W miniony weekend do łukowskiego klubu sztuk walki Knockout Fight Club zawitała Judyta Rymarzak, mistrzyni świata Muay Thai. Stoczyłam w tym roku 5 walk, 4 zawodowe, jedna amatorska na Mistrzostwach Polski w K1. Najbliższa walka w luty, marzec, tak, na gali zawodowej Ladies Fight Night. Ja od zawsze uwielbiałam kobiety walczące, w ogóle sporty walki. Fascynowały mnie filmy, gdzie bili się, gry typu Mortal Kombat, tak, wcielanie się w Sonya Blade i tak dalej. No po prostu tam wiadomo, z kolegami zawsze się bawiłam w jakieś zabawy typu w karate i inne. No, takie miałam, tak, takie gdzieś tam zapędy były. Pochodzącą z Siedlec sportsmenkę do naszego miasta zaprosił Jacek Kęzik, trener łukowskiego klubu. Dzisiaj gościmy na treningu Judyty Rymarzak, mistrzyni w tajskim boksie, mistrzyni świata. Staramy się popularyzować sporty walki jako zdrowy styl życia, alternatywę na spędzanie wolnego czasu. No i też może, żeby nie wykorzystywać tego sportu i tych technik na ulicy, no ale jeżeli w sytuacji zagrożenia, chociażby umiejętnie się zachować zimną krew, bo na treningach oprócz jakichś tam wyuczonych technik rozmawiamy, szkolimy się, czy na przykład z udzielania pierwszej pomocy, reagować w sytuacjach zagrożeń różnych, czy na przykład ataku psa, powiedzmy, no jak się zachować. Spróbujemy spopularyzować sport, no tak, żeby zachęcić kobiety, no dziewczyny, panie, żeby przyszły i z nami potrenowały. Do uprawiania tego sportu również przez kobiety zachęcała też Judyta Rymarzak. Na pewno to nie jest tak, że na każdym treningu się bijemy i udowadniamy sobie za wszelką cenę, że ja jestem lepsza, tak, żeby komuś no, coś zrobić. Tak? To jest sport, który w ogóle powiem, że doskonale wpływa na figurę, sylwetkę, na utrzymanie wagi, bo większość ćwiczeń to są rzeczywiście takie ćwiczenia cardio, tak, plus dochodzi jakaś tam lekka siłownia, więc naprawdę plus można z siebie te złe emocje, tak, jak wiadomo, kobieta jakieś ma złe emocje dnia codziennego, tak, to dzieci, to dom, to praca, tak, to tutaj wyładowanie jest w 100% skuteczne, tak więc to jest sport dla kobiet. Przyszłam tutaj, żeby po prostu spróbować czegoś nowego, bo słyszałam, że sztuki walki strasznie odreagowują ten na przykład całotygodniowy stres i chciałam po prostu spróbować czegoś nowego. Już od jakiegoś czasu interesuję się ogólnie aktywnością fizyczną i chciałam po prostu poćwiczyć, tak, rano, w sobotę, żeby się rozruszać, żeby ten dzień był lepszy. Trenerem łukowskiego klubu sztuk walki Knockout Fight Club jest Jacek Kęzik. W klubie trenujemy, głównie skupiamy się na formule, która się nazywa K1. K1 jest to taka odmiana kickboxingu, gdzie dochodzą uderzenia kolanami. Jest to no, poważny sport, chociaż muszę powiedzieć, że na treningu bardzo mało jest jakichś tam urazów czy kontuzji. Wręcz słyszę, że więcej od rodziców dzieci czy innych uczestników, że więcej jest na piłce nożnej. Także niektórzy przyszli z piłki nożnej, wolą uprawiać ten kickboxing czy K1. Pewnego czasu też taką formułę, która jest teraz popularna w Polsce, próbowałem wprowadzić, czyli MMA, nie? Mieszane sporty walki. W tej chwili zawodnicy mojego klubu biorą udział w różnego rodzaju galach w Polsce startują i za granicą. Przychodzę tutaj dlatego, że szukałem miejsca, żeby gdzieś móc się wyżyć. Zacząłem biegać, jednak to mi nie pomagało. Grałem w piłkę, każdy mówił, że jestem za agresywny. Tak więc wszedłem tutaj i okazało się, że tutaj można, prawda, wyżyć się. Mam pracę, siedzę przed komputerem prawie cały dzień praktycznie. Zarządzam zespołem, tak więc to też dużo stresu mi daje. Przychodzę tutaj, mogę się wyżyć, jest fajnie. Mogę się porządnie spocić, nawalić worek, prawda, przy okazji nauczyć się techniki. Jest bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba, jest masę zapalonych ludzi, tak, młodych, więc mam nadzieję, że dzisiejszy trening ściągnie tu jeszcze więcej młodzieży, no bo to chyba o to chodzi, żeby młodzież nie szukała wrażeń gdzieś tam w bramach, na ławkach, tak, w postaci, nie wiem, alkoholu, dopalaczy, tylko trenowała sport, a sporty walki są idealnym, tak jak powiedziałam wcześniej, wyładowanie chyba dla każdej osoby w każdym wieku. Klub sztuk walki Knockout Fight Club Łuków zaprasza wszystkich chętnych na treningi we wtorki i czwartki o godzinie 19 do gimnazjum nr 2.